ale to jest środek na styk. To było parkowanie naszego życia. Dzisiejszą noc spędziliśmy w hotelu w Ottawie, tak? Jesteśmy w Ottawie, nie? Tak. Dobrze mówię. I w sumie nie będziemy mieli za bardzo czasu, żeby zwiedzać miasto, więc idziemy tylko na szybkie śniadanie i jedziemy dalej do Montreal. Do Montrealu. Wlogowujemy się z hotelu i jestem bardzo podekscytowana na wyjazd z parkingu. Ponieważ przyjechaliśmy samochodem, który jest absolutnie niestworzony do jazdy po dużym mieście i absolutnie nie jest stworzony do tego, żeby wjeżdżać do podziemnych parkingów w downtown miast. Nie, nie, ja myślę, że tutaj ten parking jest niestworzony dla samochodów ogólnie. Ja bym tam nigdy w życiu sama nie zaparkowała tutaj, sorry. 206. Do you want a copy of your invoice as well? Cacy, to było dużo prostsze niż wjeżdżanie. Wyjechać pięknie. Było dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Widzieliście, w jakiej w Ottawie mają kosze na śmieci? No co to jest? Chyba codziennie im wywożą śmieci. Nie, ja myślę, że to jakiś kompost musi być albo coś, bo to po prostu jest miniaturowe. Jesteśmy w kawiarni, nazywa się chyba Café Deluxe i to jest w centrum Ottawy. Zamówiliśmy sobie kawę i panini. Mamy to samo. I to jest kawa large, czyli duża. W Stanach to by było uznane jako mała, tak mi się wydaje. Zdziwiliśmy się, jeśli chodzi o rozmiar. I zapłaciliśmy za to wszystko 27 kanadyjskich dolarów, czyli 19 dolarów amerykańskich, czyli 85 zł. Ogólnie do tej pory zauważyliśmy, że Kanada jest dosyć tańsza niż Stany, ale ten posiłek jest drogi chyba ze względu na to po prostu, że jesteśmy w centrum miasta. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Cheers. Ilość szynki w Stanach, w Kanadzie przeraża mnie, zawsze muszę wyciągać. No dobra, jesteśmy po śniadanku, takim 50-50, nie oszukujmy się, nie było szału. Teraz jedziemy do Montrealu i mamy 2 godziny drogi z tego chyba, co się orientuję. Tomasz prowadzi, Anita pracuje, a później zrobimy chyba wymiankę, nie? Musimy wykonać telefon i musimy wiedzieć, gdzie mniej więcej chcemy zmierzać. Halo, halo? Hej, siema! Cześć! Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie. Dobra, okay. Do później, na razie. Pa. To i start. I start. Ruszamy w drogę. Wjechaliśmy do strefy, gdzie zaczynają się znaki po francusku. Wcześniej były i po angielsku. Aret! I po angielsku, i po francusku. Nie, teraz poczekaj, już tylko francuski. Aret! Aret! Przejechaliśmy godzinę drogi. Ja w międzyczasie zmontowałam film. Właśnie wymyśliłem, że zamówię sobie loda w McDonaldzie, a tu jest po francusku. Jak ja zamówię po francusku? Jak ja nie wiem, nie zamówisz. Co to za smaki nawet są? Delicious glasses de latte, coupes glasses au chaud. Oto mnie teraz wzięli z zaskoczenia. W każdym razie idziemy do łazienki, idziemy chyba po loda i zmieniamy się. Tomek ogląda film, ja prowadzę i dojeżdżamy do Montreal. Słuchajcie, zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o rejestracjach kanadyjskich. Z większości prowincji wyglądają całkiem normalnie. Białe tło, chyba niebieskie literki, ale są tutaj jedne wyjątkowe rejestracje z prowincji północno-zachodnich, a konkretnie w kształcie niedźwiedzia polarnego. Ja o tym zapomniałam, więc nie szukałam ich, ale teraz będę prowadzić, więc będę się mogła bardziej na tym skupić. Poza tym Churchill w ogóle jest bardzo fascynującym miejscem ze względu na to, że po pierwsze jest tam mnóstwo niedźwiedzi polarnych, czasami jest więcej niż ludzi. I przed chwilą tak o tym myślałam i mówię, bardzo nie chciałabym was wprowadzić w błąd, więc sprawdziłam
i populacja z 2016 wskazuje na 899 osób, a niedźwiedzi jest podobno 935, także jest to dla mnie fascynujące. Przede wszystkim ze względu na to, że wiem, że po prostu te niedźwiedzie, jak widzą człowieka, to nie ma po prostu innego wyjścia dla nich niż zjedzenie. Także panuje tam taka zasada, że wszystkie samochody muszą być otwarte. Nie można zamykać swoich samochodów ze względu na to, żeby ludzie mogli się schować w tych samochodach właśnie w razie spotkania niedźwiedzia polarnego. Dodatkowo mają oni tam tak zwane więzienie dla niedźwiedzi. Jest to taka placówka, w której są przetrzymywane niedźwiedzie, które są, nie wiem, za długo w mieście i po jakimś czasie po prostu je wypuszczają. Także fascynujące i będę szukać rejestracji. Minus jest taki, że Paweł powiedział mi, że widział do tej pory tylko dwa razy taką rejestrację. Place z delete? Karmel? Mhm. Musimy zatankować jeszcze. Ty kierujesz, ty tankujesz. Ty płacisz. Muszę przyznać, że pogoda jest perfekcyjna. Nasze pierwsze dni w Kanadzie były dosyć takie chłodne. Wręcz poranki i wieczory były mroźne. A teraz jest przepięknie. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj wkłada się kartę i od razu trzeba wybrać kwotę, za którą się tankuje. Także my chyba troszeczkę tylko potrzebujemy za stówkę. Jesteśmy tak naprawdę już drugi dzień w Montrealu i spotkaliśmy się z Planetą Abstrakcją. Ja nie wiem, jak to jest, że my właśnie tych polskich youtuberów wszystkich poznajemy na drugim końcu świata, z dala od Polski. Ale spędziliśmy razem przyjemny dzień, nawet tak naprawdę przespaliśmy się u nich, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Pierwszy raz spędziłam noc w hamaku, w środku w domu, ale w hamaku, co było niesamowite. Tomek spał na kanapie. Także fajnie. To jest Ola i cześć, Borys. Witamy. Jeśli w ogóle żyjecie gdzieś pod kamieniem i jeszcze nie znacie ich kanału, no to link w opisie, ale podejrzewam, że dobra, znacie. Pozdrawiamy wszystkich. Nie wiem, co pokażę. A nie chcecie może tego... Oni chcą pokazać, co jest w ich. Ale to nie jest nasze, Borys, do czego jesteśmy. Tak, wczoraj jedliśmy... Jakie? Indyjskie? Tak, no. Pierwszy raz. Zrobiliśmy pyszne ciasto, to jest dowód, bo nic nie zostało. Zjedliśmy dwie tarty tak naprawdę. Wczoraj jedną i dzisiaj na śniadanie. Co, zobacz, jak wygląda to guacamole? Czerniało, tak? Nie wiem, a nie chcesz wziąć na drogę, na przykład? Ale... No zobacz, jak to wygląda. No to szczerniało, nie? Jest to cytryną, trzeba tak... Nie, wiecie co? Spróbowałam to cytryną. Ale możecie tą górną warstwę troszeczkę ściągnąć, albo jak wam nie przeszkadza, to wymieszać i będzie okej. Muszę wam coś powiedzieć. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i mieliśmy tak naprawdę spotkać się na kawę docelowo? Nie wiem. Ostatecznie spaliśmy, tak jak mówiłam już wcześniej, tutaj. I dzisiaj od rana próbujemy więc wiesz, która jest godzina? Druga. Mieliśmy wyjechać z samego rana. No cóż. My już się nauczyliśmy, że nie możemy planować i musimy po prostu żyć na spontanie i pozwalać przeznaczeniu robić to, co z nami chce robić. Także będziemy zaraz ruszać w drogę. Jak ruszymy, to ruszymy. Jak tam? Masz coś do powiedzenia? Mam coś do powiedzenia, tak. Chciałem powiedzieć, że musimy wrócić na pewno do Montrealu, bo jest to bardzo fajne miasto, tylko jesteśmy kompletnie nieprzygotowani teraz. I przez kogoś nie daliśmy rady za dużo zwiedzić. Tak, no i kompletnie nie nadaje się to miasto do zwiedzania samochodem, tak jak nam się wydawało, że to zrobimy, nie? Szczególnie samochodem, którym my jeździmy, czyli prawie tak dużym jak autobus, no, którego się nie da nigdzie zaparkować, tak? Ile wczoraj szukałeś parkingu? No długo, za długo. No właśnie, z godzinę. Z kim tak jeszcze wyszło? Zadbyś to zdarzy, bardzo się zdarzy. Będziemy w restauracji wylądujemy. Dobra, lecimy teraz. Razem. Dobra. W Polsce. To może już zostać.
tańce tak, to już. Dobra, to następnym razem pa. Do powodzenia, trzymamy kciuki, żeby wszystko wam wyszło. Pa! Co za ludzie, uwielbiam. W ogóle, wiecie, my jak się spotykamy z takimi typowymi youtuberami, ludźmi, którzy robią to, co my, to czerpiemy tak wiele inspiracji. Możemy porozmawiać o takich tematach, o których prawie nigdy nie możemy porozmawiać z nikim innym, bo jednak nie mamy w swoim najbliższym otoczeniu ludzi, którzy robią coś takiego. I po prostu kocham takie spotkania, kocham, naprawdę. Tak, to jest taka trochę terapia no. I szkolenie w jednym. Tak, tak. Właśnie to, co też zauważyliśmy, że tak jak poznaliśmy Kesha, czy właśnie ich, oni bardzo chętnie dzielą się z nami wszelkimi radami, z czym jesteśmy mega wdzięczni, mm-hmm. No bo nie ukrywajmy, oba te kanały są dużo bardziej doświadczone, także mega, mega. Jestem naładowana pozytywną energią. Nie mogliśmy się rozłączyć. Mieliśmy naprawdę wyjechać rano. Jest 2:30. I tak cud, że wyjeżdżamy w ogóle, nie? Tak, tak. Fajnie. Mi trochę szkoda, no ale nic, będziemy się widzieć niedługo, także... W ogóle nałożyliśmy sobie na siebie taką presję trochę, żeby dużo nagrać w Kanadzie, a słabo nam wychodzi. Tak, no bardzo słabo nam to wychodzi, ale... Musimy sobie przeanalizować wszystko, co my robimy, bo kurde, wiecie, spotykamy się z takimi ludźmi i chcemy po prostu z nimi siedzieć i czerpać z tej chwili, a z drugiej strony z tyłu głowy jest coś takiego, że trzeba ruszać, jechać, zwiedzać, bo mamy tutaj ograniczony czas i trzeba wybrać mniejsze zło. Tak, i poza tym jest jeszcze taki problem, że takie na przykład miasto jak to Montreal, tu jest tyle do zobaczenia, do pokazania, do nagrania, że my tak tylko przejeżdżając, to tak naprawdę możemy tylko liznąć tego tematu, a wydaje się bardzo fajne miasto. No. I fajnie by było po prostu mieć czas na to, żeby to zrobić na spokojnie, a nie w biegu i pędzie. To co? To co robimy? To co? Biegniemy nagrywać! Tak jak mówiłam wcześniej, link do kanału Planety Abstrakcji jest na dole w opisie. Koniecznie sobie sprawdźcie, jeśli jeszcze nie znacie. Koniecznie! I oni zaczęli teraz niedawno serię z Kanady, także na pewno będzie mega interesująco. My jeszcze nie widzieliśmy, bo dopiero wyszedł film, ale później sobie obejrzymy. Tak, i jeszcze co chciałem powiedzieć, to ja myślałem, że mamy szalone życie. Nie. Nie, mamy spokojne życie. Mamy spokojne życie. Jesteśmy totalne Polki. Dobra, zaczynamy zwiedzanie. Jesteś gotowy? Nie, ja nie. Nie. Kto by pomyślał, że w Kanadzie jest taka piękna pogoda? Jutro o 4:00 poszłam spać. Czyli ja o jednym, ty o drugim. W każdym tak razie... Tak będzie ten dzisiejszy vlog wyglądał już. Nie, będzie super, naprawdę. Jesteśmy w Montrealu. Montreal to jest największe miasto w prowincji Quebec i jest położone na wyspie na rzece Saint-Laurent, a swoją nazwę bierze z góry, która nazywa się Mount Royal. I my właśnie przyjechaliśmy na taki parking pod Mount Royal i mamy zamiar się tam wyspinać i zobaczyć przepiękny widok na Montreal. Jeszcze dodaj to, że Quebec jest francuskojęzyczną prowincją. W ogóle w Kanadzie są dwa oficjalne języki, angielski i francuski. I tak, i co ciekawe, tak jak na przykład w Toronto wszystkie napisy, znaki są w dwóch językach, tak tutaj wszystko już jest po francusku. I ludzie niezbyt chętnie chcą rozmawiać po angielsku. Nie wiemy z jakiego powodu, potwierdzili nam to też Ola z Borysem, jest to bardzo ciekawe. Ale no niechętnie po prostu, wolą francuski. I okazało się, że jest ogromny problem na przykład z parkowaniem, bo nie bardzo można zrozumieć, co na znakach pisze. Tak. Wydaje nam się, nie jesteśmy na 100% pewni, znaczy Tomek jest na 100% pewny, ja nie, że miejsca parkingowe właśnie pod sklepami czy na takich publicznych parkingach są mniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. To by było bardzo ciekawe, ale możliwe. W Europie zdecydowanie to widzimy, to w ogóle bez żadnych wątpliwości możemy na 100% wam powiedzieć. Parking nie jest za tani, bo za 50 minut zapłaciłem 3,5 dolara. Czyli 2,50 amerykańskie. Okej, no to nie jest tak najgorzej. No nie, drogo. Z takich przyjemnych ciekawostek to w Kanadzie znajduje się 10% lasów z całego świata, a poza tym prawie 2 miliony jezior, albo około 2 milionów jezior. I naprawdę jak trochę przejechaliśmy w ostatnich dniach tej Kanady, parę godzin mieliśmy trasy i naprawdę to widać po prostu na trasie, jest bardzo zielono i taka obfita zieleń, roślinność. Lasy, i mocne. I wszędzie jest woda, jak nie rzeka, to jezioro, co chwilę na trasie widać wodę.
No i zobaczcie, to jest nasza próba rozeznania się w terenie. Tutaj jest mapa z trasami do dojścia na tą górkę, ale wszystko jest po francusku. Naprawdę, nie ma absolutnie jednego słowa po angielsku. Mega interesujące, nie spodziewałam się tego. Najgorsze jest to, że nie mam pojęcia nawet, gdzie my się znajdujemy na tej mapie. Dobra, idziemy w tamtą stronę, bo tam jest pod górkę. Szczerze, nie mam pojęcia. Wszystkie znaki kierują w tamtą stronę. Poza tym wiemy, że tam jest punkt widokowy, ale fajnie byłoby coś przeczytać. Jest po drodze fontanna na wodę. Można sobie uzupełnić butelkę albo się po prostu napić. W tym momencie doszliśmy do miejsca, które nazywa się Kondierong Belvedere i to jest po prostu taki punkt widokowy. Jest tutaj sporo ludzi, jak widzicie, i tam jest właśnie widok na Montreal. Zaraz sobie podejdziemy bliżej, żeby móc ten widok zobaczyć z bliska. Tutaj są też budki z lodami, gdzie można sobie kupić. Bardzo dobry pomysł, bo jest naprawdę niesamowicie gorąco. A tutaj jest taki ogromny budynek i podejrzewamy jakaś kawiarenka w środku. Pewnie też zaraz wejdziemy do środka, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i może uda się kupić kawkę. Słyszę tylko i wyłącznie język francuski i szczerze mówiąc, czuję się jak taki dzikus trochę. Pierwszy raz jestem w miejscu, gdzie może być ciężko dogadać się po angielsku. Byliśmy w Meksyku wprawdzie, ale byliśmy tak wysoko, że raczej każdy mówił po angielsku. Tutaj natomiast nie słychać żadnego innego języka i jeśli ktoś do was zagaduje, to od razu po francusku. Nawet nie startują z angielskim. Już mi się zdarzyło parę razy. Znaleźliśmy kawiarnię. Jest tutaj mnóstwo ludzi. Kolejka, Tomek już stoi. I patrzę właśnie na jakieś takie donaty, bułeczki itp. I to jest po prostu miniaturowe, naprawdę, nie wiem czy to do ręki jesteście w stanie zobaczyć, ale kosztuje prawie 3 dolary. Trochę szalone, ale domyślam się, że w tym miejscu po prostu jest dużo drożej. Bardzo fajna ta miejscówka jest, jest piękny widok na miasto, bardzo dużo ludzi się tu przewija. A jakbyście się zastanawiali, dlaczego Montreal i cała ta prowincja jest tak bardzo mocno francuskojęzyczna, to dlatego, że już w 1610 roku przybyli tutaj pierwsi pionierzy właśnie z Francji i ta kolonia francuska tutaj się już od tamtego czasu rozwijała. Samo miasto Montreal powstało dopiero w 1832 roku i do pewnego momentu było to najbardziej rozwinięte gospodarczo miasto w Kanadzie, dopóki nie prześcignęło je Toronto. Także jeśli chodzi o Montreal, to by było chyba na tyle. Musimy jechać dalej. Tak jak mówiliśmy wcześniej, nie mamy za bardzo czasu. Mam wrażenie, że ostatnio często to powtarzamy. Ale jeśli chcemy zobaczyć Quebec, a bardzo chcemy zobaczyć, to musimy poświęcić Montreal. Musimy sobie odpuścić całą presję i jechać dalej. Nie bądźcie na nas źli, my nie jesteśmy. Mamy kawkę, kupiliśmy tutaj, jest średnia. Po drodze coś zjemy i będziemy zwiedzać Quebec. Tak jest? I w ogóle spędzimy chyba noc w Quebec. Chyba dwie nawet. Albo, o dwie. No to przynajmniej Quebec zwiedzimy tak na poważnie, mam nadzieję. Jeszcze na koniec tego filmu uznałam, że pokażemy wam, jak wygląda pokój hotelowy. Ogólnie to jest niesamowicie nietypowe, żebyśmy my byli w hotelu, więc uznałam, że może warto i może akurat komuś się spodoba ten temat, albo jest ciekawy. My w trakcie tego całego road tripa 6-dniowego byliśmy 3 noce w hotelu, 1 noc na Kaszubach u znajomych i u Planety Abstrakcji 1 noc, także jakoś tak to wyszło. Ogólnie noc w tym hotelu, jak sprawdzam, kosztuje mniej więcej 200 dolarów kanadyjskich, czyli 150 dolarów amerykańskich, czyli 633 złote polskie. Ja ostatnio w hotelu byłam prawdopodobnie w Las Vegas parę dobrych lat temu i mam wrażenie, że standard się trochę zmienił od tego momentu, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w innym kraju. Ogólnie kojarzy mi się, że wszystkie te hotele są mniej więcej takie same, szczególnie te o podobnych cenach, a ten jest super, bardzo mi się podoba. Jedyne co, to ten serwis śniadaniowy jest taki, wiecie, pozostawiający wiele do życzenia, taki trochę
amerykański i nie ma tam nic do zjedzenia, nic nie jest dobre. Marudzę, tak. Dzień dobry, ja śniadanko dzisiaj, śniadanko hotelowa. Ja w sumie jestem podekscytowana, to tak nie do końca. Standardowo jajeczniczka, jakaś... Z proszku. Kiełbaska. I tosty oraz bajgle. I to jest pierwsza część oczywiście, do tego kawka. I ja zaraz uderzam po pancake'a. Myślałam, że będą gofry, ale nie ma. Samo zdrowie na to śniadanie. No nie, w Kanadzie jemy tragicznie. Tragicznie, naprawdę nie jedliśmy gorzej. W ostatnich latach nie pamiętam takich czasów. No ale dlaczego tak jemy? No bo nie mamy czasu, nie mamy gdzie gotować i wybieramy najtańsze opcje i kończy się na fast foodach. Jak tam twój excitement na śniadaniu po tym, jak już zaczęłaś go jeść? Nie dramat. Nie ma nic takiego do zjedzenia normalnego, poza wiecie, pieprzywem z dżemem. Jajka nie smakują jak nic. Nie ma, ma zupełnie smaku. A teraz jak się zastanawiam, bo w sumie tam nie ma ani jednego rodzaju warzywa. Jest, są owoce, banany, pomarańcze, majówka, ale jeśli chodzi o warzywa, zero. Ale jest serio świetne źródło witamin i minerałów. Jest Fruit Loops kanadyjskie i pierwsze co zauważyliśmy, bo jest w takim szklanym pojemniku, kolor jest inny niż tego amerykańskiego. Jesteśmy w Kanadzie, oni w hotelu mają miód zamiast syropu klonowego. Jestem zdziwiona. Czemu to takie? Nie wiem. Takie niedopieczone, nie wiem, jakieś takie... Ale pokój sam w sobie jest naprawdę mistrzowski. Co tam? Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, kończymy? Nagrywamy tour po pokoju, okay, po hotelu. Czyli kończymy. Czyli kończymy. Dobra, to tutaj mamy łazienkę i na chwilę może nie wchodźmy. Więc tu jest wejście do pokoju główne. I na początku pierwsze co widzimy to wielkie lustro. Bardzo przydatne. W ogóle podoba mi się, bo tutaj jest taka przemyślana półeczka, żeby położyć sobie po prostu swoje klucze do pokoju i ich nie zgubić. No i taki przedsionek, żeby buty zostawić czy cokolwiek, a tu jest kuchnia, barek, nie wiem, jest mikrofalówka, Keurig. Zrobimy sobie kawkę przed wyjściem na pewno, jeszcze nie próbowaliśmy. Na pewno będzie lepsza niż ta ze śniadania. Na dole lodówka, standardowo. My mamy swoje jedzenie, bo po 6 dniach w drodze poddaliśmy się i przestaliśmy jeść na mieście. Czyli fast foody głównie. Tak, ja wiem, że to brzmi dobrze mieć takie problemy, ale staraliśmy się troszkę przeoszczędzić na jedzeniu i jedliśmy takie nie najlepsze jakościowo i mamy oficjalnie dość, dlatego wczoraj kupiliśmy sobie różne składniki i zrobiliśmy swoją własną kolację. I oglądaliśmy McGregora. Zapraszam do pokoju. Strasznie mi się podoba, że ten pokój jest naprawdę przestronny, a co mi się najbardziej podoba, to... Buty twoje? Nie. Podłoga. Ja mam jakieś tak uwalone w głowie, że w hotelach jest zawsze dywan. No bo jest zazwyczaj dywan. Zazwyczaj jest dywan, nie? A tutaj są panele, nie wiem czy to jest drewno, nieważne. Wydaje mi się, że jest po prostu czyściej wtedy. Łóżko! Łóżko jest chyba 2 razy większe niż to, co mamy w autobusie. Tak, na 100% to jest king size i trochę się gubimy, ale... No, można się zgubić w tym łóżku. Ale jest okej. Okay. No i co, półeczki przy łóżku, lampeczki, w ogóle jest jeszcze nawet leżanka. Tak jak mówię, my nie jeździmy po hotelach, ale jak jeździliśmy po hotelach to lata temu i może też byliśmy w takich tańszych, inny standard trochę. To jest taki standard plus, bym powiedziała. Koniec leżenia, do roboty. Jest telefon. Można zadzwonić na recepcję i upewnić się, że check-out mamy o 11:00. Co mieliśmy zrobić? Zakładamy, że jest. Okej. Okay. No i tutaj jest taka sekcja organizacyjna, co też bardzo doceniamy. Ktoś ma pracę do wykonania, jest biurko, jest krzesło biurowe. My zapomnieliśmy o istnieniu takich rzeczy. Wiecie, takie wygląda na wygodne nawet.
Tutaj po lewej stronie są kosze na śmieci i tak jak już mówiliśmy, ale powiemy w następnym filmie, Kanada jest mocno nastawiona na recykling, zdecydowanie bardziej niż Stany Zjednoczone. Na miejsce wszędzie są kosze osobno na śmieci i osobno na recykling. Duży plus. Tutaj jakaś komutka, telewizor, który się nie chce połączyć z MacBookiem z jakiegoś powodu. Ogólnie się nie da go połączyć z niczym. Nie ma Bluetootha po prostu. No i tutaj ławeczka, kolejny mega plus. Jak my jeździliśmy, to walizki musiały być na ziemi. Pamiętasz? Nie wiem. Ja wiem, że to może jest normalne, ale tak jak mówię, my mieszkamy w 10-metrowym autobusie szkolnym. O, i tutaj jest jeszcze szafa. O, ja nawet nie wiedziałem, że nie zwróciłem uwagi. No tu jest akurat standard. Safe, deska do prasowania, żelazko, wieszaki. I tyle. Suszarka chyba też jest... Aha, łazienka jeszcze. Łazienka też bardzo na plus, czyściutka, minimalistyczna, bardzo dobre światło, akurat dla youtuberów. Idealnie do nagrywania YouTube'a w łazience. Duży prysznic, no i tyle. Nie wiem, fajnie, mi się podobało. Jeszcze bym chciał porozmawiać o najfajniejszej rzeczy w tej pokoju. Najfajniejszej rzeczy w tym pokoju. Czyli sztuka. Powiedzcie, co autor miał na myśli. Tak, nie wiem, my się chyba albo nie znamy, albo to jest za głębokie dla nas. Ja to, co ja widzę, to tutaj taki śnieg. Wiecie? Poczekaj. Kumacy to? Taka, tak nie wiem. Ja nie wiem, czy ty ten śnieg widzisz. Tutaj jest tak przypruszona, taka warstewka śniegu. No dobra, ale na czym ten śnieg jest? Co to jest? No na tym. Ale co to jest? Nie wiem, ale Kanada, śnieg, wiecie, o co chodzi. Ja ogólnie, wydaje mi się, że to jest po prostu, wzięli z przedszkola rysunki i stwierdzili, że to będzie wyjdzie najtaniej. Nie, ty nie umiesz docenić sztuki, to jest abstrakcja. Nie, to takiej sztuki to ja nie doceniam. To i to. Ja jeszcze powtórzę jedną rzecz, którą mam wrażenie, że mówię, że za często, ale powtórzę, tak czy inaczej. My, żyjąc w autobusie szkolnym i później przyjeżdżając do takich miejsc, bardzo je doceniamy. Naprawdę, dla nas to jest po prostu luksus, także cieszymy się, że możemy z tego korzystać. No i tyle. Fajnie było posiedzieć w hotelu i mieć gorące prysznice, wielkie, wygodne łóżko i niczym się nie przejmować. Nie? Zgadzasz się? Bardzo fajnie. A myślę, że ty masz troszeczkę więcej doświadczenia, jeśli chodzi o hotele. No ja przerobiłem w pewnym momencie mojego życia w sumie przez takie dwa, może trzy bardzo intensywne miesiące masę hoteli. Bywa różnie. Były takie hotele, w których było bardzo fajnie, tak jak tutaj. A były takie hotele, że człowiek trochę się brzydził spać. A były takie hotele, że wszedł do pokoju i wyszedł i pojechał do następnego, bo po prostu była zgroza. Także można się wszystkiego spodziewać. Wszystko oczywiście zależy od ceny, jaką chce się zapłacić. Dokładnie tak. To co? Będziemy kończyć? Kończymy. Chcesz jeszcze powiedzieć o jakiejś tam siłowni i takich rzeczach? Chcecie zobaczyć siłownię? Zapomniałam o siłowni. Ja nawet nie widziałem, ale to... Jest też jacuzzi. Chyba trzeba będzie... Dobra, miałam kończyć film. Co się stało? Przyciąłeś paluchy. Oh my god, miś. Właśnie sobie prawie połamałam palce na tym prysznicu. To była moja wina. Popłakałam się z bólu. Leżałam na podłodze parę minut. Czuję, jak mi sztywnieją. Ale nie połamałam. Dobra, to co? Siłownia? Siłownia i jacuzzi. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyrzuci za nagrywanie. Dotarłam na siłownię, tak jak się spodziewałam, nikogo nie ma. No całkiem fajnie to wygląda, są ciężarki, jest ławeczka, rowerek, bieżnia, no kilka takich podstawowych maszyn. Maty, ręczniczki, waga nawet. Woda, super, fajnie, że jest coś takiego. My nie korzystaliśmy. No a tutaj jest tak zwane spa. Basen, chociaż nie wiem, czy to jest basen, bo mówili, że to jacuzzi. Krzesełka, można sobie usiąść, posiedzieć na słoneczku. Fajnie, super, że jest taka opcja. Ponownie my nie korzystaliśmy. O! No nie jest to jacuzzi, ale podgrzewany basen. Nie można na główkę skakać i palić. Niedaleko od wind jest też maszyna z lodem, ale to też taki standard, wydaje mi się, że jest. No dobra, no to co? To by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy wam się podobało i
widzimy się w następnym. Moje palce są w ciężkim stanie. No była drama. Była drama. Dobra, buziaczki. Pa, pa. Jak tam? Dobry poranek? Nie wyspałem się. Nie wyspałeś się? A jak ja się nie wyspię, to jakoś o dziwo dużo gadam z rana. Tak? Za dużo. Nie gadaj. Ale przynajmniej śmieszne rzeczy powiedz sama, tak? I nie? Co? I śpiewasz? Nie no, śpiewać nie potrafię. Przed chwilą śpiewałeś. A no, troszkę. Dobra, bo to nie jest taki ten wyjściowe zachowanie, które teraz prezentuję. Niby panini, a nawet cernie jest rozpuszczony. Potrzebujemy kawy i lunchu. Może mówmy normalnie, bo szydera. Szydera? O to chodzi, żeby była szydera, nie? Nie mogę uwierzyć, jak jest gorąco. Czuję normalnie, że mi się pali plec. Tam jest. I'm hungry, super hungry. No i to jest naprawdę ciężkie. Weź spróbuj sobie, to jest tak ciężkie. Porównaj sobie do naszego aparatu. Ja w sumie jak... Na... macie malutki obiektyw, nie? No wiem. No tak, no bo musieliśmy weź, to... Weź spróbuj to utrzymać. Jezu, nie, bo dla mnie to jest... Ale zaczęliśmy przynajmniej na siłce teraz robić łapy, nie? No bo naprawdę, no, ja robię łapy, no to jeszcze nie trzeba siłki, nie? No bo to jest mega potrzebne. Ten zestaw?